Czy było w planach, w waszych głowach, żeby może trenera Nowaka na nowy sezon zostawić, czy jednak chcieliście nowego otwarcia? Chcieliśmy nowego otwarcia. No i to jest prosta, szybka odpowiedź. Dwóch ważnych, poważnych ludzi z Jagiellonii Białystok jest z nami, czyli Wojciech Pertkiewicz i Łukasz Masłowski. Mam do was pytanie, kto więcej gada, jak się spotykacie na jakieś ważne rozmowy? Ale z kim? No między sobą, posiadanie jak mikrofonu. My, tak. Posiadanie mikrofonu? Nie no, Łukasz, to jest gaduła niemożliwa. Zdecydowanie bardziej są pomysły. Ja też wolę posłuchać. Rozumiem. Oboje słuchamy. Czyli jak był trener... Obaj? Jak to się mówi? Irak czy obaj, Irak? Obaj. Iran, Irak i obaj. Tak, obaj. Zdecydowanie. Jak był trener Nowak, to rozumiem, że on gadał, wy słuchaliście. Tak, bywały takie momenty. Niesamowicie rozmownie jesteście. Dobrze, to ja przejdę do konkretów w takim razie. Jak widzicie ten nowy sezon z nowym otwarciem, z nowym sztabem, a przynajmniej głównym trenerem? No i generalnie chyba... Spuścizna po tamtym sezonie jak najlepiej, żeby została zapomniana. Chyba macie takie podejście. No tak. Jak przychodziłem do klubu w lutym formalnie, to też po zapoznaniu się z tym, w jakim miejscu jest klub i głównie w tej części organizacyjnej i finansowej mówiłem, że to minimum 18 miesięcy jest na próbę posprzątania tego i wyprostowania. Część sportową dołączył Łukasz miesiąc później i też jakiś plan narysował i wiadomo, że zmian nie dokonamy w ciągu 3 czy 4 miesięcy, no bo Jagiellonia miała na kontraktach ponad 90 zawodników, nadal ma ich sporo, część udało nam się zawodników zluzować. A trenerów ilu? A trenerów na kontrakcie miała trenera Mamrota i trenera Nowaka, tak? A teraz zaczynamy, tak powiem, zerujemy licznik i startujemy z trenerem Stolarczykiem. Mhm. Ale na kontraktach tam ci trenerzy jeszcze są. Kończymy. No, kończymy. Koniec sezonu z końcem czerwca z Piotrem Nowakiem. Tutaj kończymy jakąś fazę porozumienia się i rozstania i zaczynamy, tak jak powiedziałem, od zera z trenerem Maćkiem Stolarczykiem. Nowa werwa, nowe rozdanie. No i drużyna też po przetasowaniu. O kim tak z nazwiskami myśleliście jeszcze w kontekście trenerki tutaj? O polskich, a to nie wiem, czy wypada. Też? Jakich? O polskich nazwiskach? No, głównie o polskich myśleliśmy. Okay. Tak, głównie myśleliśmy o polskich i właściwie... Czemu ten kierunek, panie Łukaszu? Znamy Maćka, tak? Może to nie jest bardzo doświadczony trener, bo znamy jego historię, że tak naprawdę ta jego kariera trenerska, klubowa nie jest jakaś szeroka, ale rzeczywiście wkomponował się w to, czego oczekujemy od trenera i filozofię, jaką ma Jagiellonia na najbliższe lata. Tak? Jest to trener perspektywicznie młody, mówię, cały czas na dorobku, głodny pewnie, tak jak my, sukcesów. Był ostatnio w reprezentacji Polski, dobre rozeznanie pośród piłkarzy młodych, tak, utalentowanych, na których oczywiście my również chcemy stawiać i ich promować. Osobowość, zarządzanie szatnią, gdzieś wszystko nam się to wpajało. Właśnie jaka to jest osobowość waszym zdaniem? Znaczy to jest osobowość na pewno lidera, który wie, czego oczekuje od siebie, ale również od zespołu, wie, jak im to przekazać, bo dzisiaj zawsze podkreślam, że chcieć wiedzieć, jak grać jest jedno, a chcieć nauczyć zespół, jak grać, to jest drugie i to wydaje nam się, że Maciek ma na bardzo dobrym poziomie i zarządzanie grupą, która notabene nie jest łatwą grupą, bo jest dużo obcokrajowców, różne kultury, różne charaktery i dzisiaj trener musi po prostu umieć też to wypośrodkować i zarządzać taką szatnią, jaką ma Jagiellonia. Do tego jest oczywiście presja. Jagiellonia jest dużym klubem z dużymi oczekiwaniami kibiców, więc gdzieś tam oczywiście były również i minusy przy nazwiskach, ale finalnie uważaliśmy, że to będzie najlepszy wybór z tych możliwych, które mieliśmy na rynku. Mhm. Jeśli chodzi o to nowe rozdanie, to jak wy widzicie w ogóle budowanie nowego sezonu? Nie chodzi mi o jakieś szumne wypowiedzi i deklaracje, tylko bardziej o to, że Jagiellonia do czegoś przyzwyczaiła, do tego, że wbiła się absolutnie w czołówkę tej ligi, mimo że była klubem jednak mniejszym od Lecha, Legii. Wiadomo. No i teraz to przyzwyczajenie, trudno, żeby kimś tam wybić z głów. No, tylko że wiesz, to przyzwyczajenie życie wybiło
z głów przez ostatnie bodaj 3 sezony. Także były 3 sezony naprawdę high life, medale i Europa. Ostatnie 3 sezony to dosyć duży regres, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło na boisku. No jakoś się potoczyły tak sprawy, że z różnych powodów też jestem ja w klubie, jest Łukasz w klubie, jest też grono innych osób zatrudnionych, bardzo zaangażowanych w Jagiellonię. No i chcemy, żeby ten trend się odwrócił. Mamy trend spadkowy. Musimy, że tak powiem, odbić się. Stanisław Anioł mówił, że schodzimy po to, żeby się odbić. No i myślę, że ten moment odbicia właśnie nastąpił. Reorganizacja, tak jak już wcześniej wspominałem, finansowa i kadrowa, jeżeli chodzi o zawodników też. No to była podstawa, bo jedno musi iść w parze z drugim. A jeśli chodzi o to podejście do odbijania się, to wy sobie dajecie ten przyszły sezon jako przejściowy, czy nie chcecie myśleć, że jakikolwiek sezon jest przejściowy? Znaczy, no, przejściowy do czego, tak? Przejściowy do Mistrzostwa Polski, no to byłoby, tak jak powiedziałeś, nie rzucajmy tutaj jakichś haseł, które niekoniecznie muszą mieć pokrycie. Oczywiście startujemy po to, żeby wygrać, tak? Wygrywać każdy mecz, ciułać punkty i na końcu cieszyć się z Mistrzostwa Polski, no ale jesteśmy realistami, to nie jest ten moment. Ta drużyna wymaga przebudowy, wzmocnień i takiego jednego kierunku, a tego w jeden sezon czy w jedno okienko transferowe nie jesteśmy w stanie zrobić. Sam Łukasz powiedział, żeby poczuć, że to jest jego czy nasza drużyna, to potrzebuje minimum 4 okienek. Zawodnicy mają wieloletnie kontrakty. Rozstanie się z zawodnikiem to jest kosztowna rzecz, szczególnie, że czasami nie trzeba się rozstawać, po prostu wykorzystać ich potencjał maksymalnie i to jest robota też między innymi trenera i Maciek Stolarczyk. Mamy nadzieję, że to umie, a przynajmniej z tego, jak nasz scouting trenerski wyglądał, no to mamy przeświadczenie, że wie, jak to zrobić. Z trenerem, jak rozmawialiśmy wcześniej, to powiedział, że mieszkanie wynajął na 5 lat. Szumnie, prawie jak Wojciech Stawowy, natomiast wiemy, że 5 lat w Jagiellonii raczej nie pociągnie, no bo w polskiej piłce realne to nie jest, ale ile trener jest w stanie u Was pociągnąć faktycznie? Znaczy, dla mnie jak najdłużej, tak? Bo dzisiaj to będzie świadczyło o tym, że my się dobrze czujemy z trenerem, a trener dobrze się czuje w klubie. Przepraszam, najdłużej ile pracowałeś z trenerem, tak ciągiem? No trochę były niefortunne zdarzenia w mojej karierze tam, bo dwóch trenerów, jeden trener sam zrezygnował, drugiego zabrała reprezentacja, więc tak naprawdę rzeczywiście ta ciągłość nie była łatwa do zachowania, ale mówię, dzisiaj zmiana trenera to jest bardzo trudna decyzja dla każdego klubu i nic przyjemnego, tak? To gdzieś powoduje, że określamy stan, że coś się dzieje niedobrego i dzisiaj ja mówię, zwolnienie trenera to jest również porażka dyrektora sportowego i dzisiaj mówię, życzę Maćkowi i życzę przede wszystkim nam, żebyśmy pracowali jak najdłużej, to będzie świadczyło o tym, że ta praca jest dobrze wykonywana. Mhm. Jeśli chodzi o trenera Nowaka, no bo trudno uciec od tematu, skoro jeszcze jednak związany z Wami jest, jak często się już dziwiliście czy denerwowaliście na to, że odpalacie Polsat środa wieczór Liga Mistrzów, a tam trener znowu w Warszawie? A to się nie denerwowaliśmy, nie dziwiliśmy przede wszystkim, no bo to było uzgodnione z klubem i za zgodą klubu. Z perspektywy czasu można przyznać, że nie było to może takie najroztropniejsze, bo wydźwięk miało na pewno negatywny, szczególnie po jakiejś słabszej pasie wyników Jagiellonii. Niemniej to jest tak jak z komentarzami pod tytułem po przegranym meczu, ktoś udziela wywiadu, więcej trenujcie, mniej gadajcie, tak? No, jakby To jest głupie. Tak? No, oczywiście, że jest głupie. Tak? Ale samo, to, żeby nie jeździć cały czas do Warszawy do studia telewizyjnego, to już jest bardziej rozsądne mimo wszystko. No, uważam, że w wolnym czasie można robić to, na co kto ma ochotę, żeby nie kolidowało tylko i wyłącznie z zapisami kontraktu. To nie kolidowało, bo było za zgodą, ale jeszcze raz powiem, może nie było zbyt roztropne z racji jakby tego, co się działo w Jagiellonii na boisku. Pewnie. Tak zapytam z perspektywy czasu, co Was skłoniło, w sensie Was, co skłoniło Jagiellonię do tego, żeby trenera Nowaka zatrudnić, no bo to odkopanie tej postaci w polskich mediach, głównie chodziło o kapsle Nowaka, analizy, taką fajną świeżość amerykańską, to było do kupienia. Ale czemu to nie wypaliło? Znaczy, co skłoniło, no, trudno powiedzieć, bo myśmy właściwie Piotra Nowaka zostali w klubie przychodząc. Ja byłem świadkiem jego wyboru. To raczej była konsekwencja tego, że rozstano się z Ireneuszem Mamrotem. Zbliżał się
początek przygotowań nowego sezonu. Było bodaj dwóch czy trzech kandydatów. Z różnych przyczyn został Piotr Nowak, tu już nie ma co wracać do tamtego momentu. No i tyle. No, próbowaliśmy, że tak powiem, maksymalizować to, co mogliśmy we współpracy właśnie z tym sztabem, który zastaliśmy. Udało się to, co się udało, z celów postawionych nieco wyżej niż skończyliśmy. Udało się zrealizować tylko ten rewizowany później cel pod tytułem utrzymajmy się w Ekstraklasie. W Ekstraklasie się utrzymaliśmy. Trochę to było za mało, a do tego nie tylko wynik sportowy determinuje ocenę pracy i współpracy. Tak? Czasami dobry wynik sportowy wcale nie musi być przyczynkiem do pozostania z trenerem i czasami słaby wcale nie musi być przyczynkiem do rozstania się. Pewnie. To czemu nie wyszło? Dopytam. Pewnie to było dużo czynników, tak? I dzisiaj myślę, że już mamy nowe rozdanie, mamy nowy sezon, nowego trenera, nowe nadzieje, więc tak naprawdę nie ma co już grzebać w tym, co nie wyszło. Po prostu gdzieś nie zafunkcjonowało i tak jak wcześniej wspomniałem, jest to pewnie było kilka czynników i ta wewnętrzna nasza audyt i ten okres pracy z Piotrem, doszliśmy do wniosku, że jednak mimo wszystko, żebyśmy robili progres, no to potrzebujemy trochę innej osobowości, trochę innego spojrzenia na tą drużynę. Jasne, trochę o trenerze Stolarczyku już pogadaliśmy, to do przyszłości w takim razie zmierzajmy, a nie o tej przyszłości mówmy, ale dopytam tylko, czy było w planach, w waszych głowach, żeby może trenera Nowaka na nowy sezon zostawić, czy jednak chcieliście nowego otwarcia? Chcieliśmy nowego otwarcia. No i to jest prosta, szybka odpowiedź. Jeśli chodzi o nowy sezon, to myślę, że bardzo cieszy tak personalnie to, że wraca Iwan Runie i chciałem was spytać o jego postać, no bo ponad rok bez gry w piłkę, trochę jak transfer. To znaczy, czy wraca, to tak naprawdę nie znamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi. Próbuje wrócić, tak? I umówiliśmy się tutaj z Iwanem, że dostanie szansę powrotu i tą szansę mu dajemy. Cały czas mamy mimo wszystko wątpliwości, czy to się uda, tak? Bo gdzieś codziennie go obserwując, życzymy mu, żeby się udało, ale różnie to może się potoczyć, więc wraca. No, sam Iwan też miał wątpliwości, tak? No bo mieliśmy rozmowę z Iwanem przed obozem, no bo nie ma co ukrywać. Po tym długim rozbracie jego z boiskiem, z piłką i solidnej rehabilitacji, to trzeba przyznać, no ale to były miesiące i miesiące i ta jego sytuacja zdrowotna jest cały czas ze znakiem zapytania. Daliśmy sobie to, co Łukasz powiedział, szansę zobaczenia tutaj i myślę, że siądziemy. Czy jesteśmy świadomi, że Może się nie udać, bo w tym wieku i po takiej kontuzji czy nie wraca się łatwo, tak? Bo to była poważna kontuzja, długi okres w przerwie, w treningach i jesteśmy, mówię, świadomi tego, że to może się nie udać, ale trzymamy kciuki za niego, żeby jednak mimo wszystko... To jest taka próba na to lato? Czy nawet dłużej ewentualnie? Próba czego? Próba powrotu. No próba powrotu, no to już teraz, no ile można czekać? My czekamy rok na Iwana, tak? Iwan jest w pełni zdeterminowany, żeby na boisko wrócić. My też sobie go gdzieś rozpisujemy, układamy sobie nasze kapsle troszeczkę inaczej na nowo i gdzieś tutaj IR mamy na kapselku napisane, ale z dużym znakiem zapytania i rozstrzygnięcie musi przyjść naprawdę bardzo szybko. Nie wiem, jak to się dzieje, ale wracasz do tych kapsli cały czas. A nie, ale to mi się skojarzyło z tymi kapslami takimi bardziej kolarskimi, co się grało. Tam też inicjały widzieliśmy różne. A jeśli chodzi z kolei o trzon tej drużyny, to możemy powiedzieć, że dołącza albo dołączy do tej drużyny ktoś, kto będzie trzonem faktycznie? Czy na boisku? Tak, jak najbardziej. Nie, no oczywiście dla nas było kluczowe zachować trzon. Ja zawsze powtarzam, że pierwszymi, najważniejszymi są transferami ci piłkarze, których masz w klubie i są sprawdzeni, tak? I mam tu na myśli dzisiaj między innymi Jesusa, którego mam nadzieję niedługo podpiszemy, bo jesteśmy już blisko, jesteśmy po dwóch miesiącach negocjacji rozmów i myślę, zagranicznym Lewandowski do Realu. Tak, i jesteśmy, mam nadzieję, już o krok od tego, żebyśmy chcemy Guala, tak, z powrotem. Już gdzieś to głośno się o tym mówi, że może do nas wrócić i bardzo byśmy chcieli, tak? Jest Taras, jest Pazdi, jest Zlatan, trzon tego zespołu jest gdzieś tam utrzymany. To, co wcześniej prezes wspomniał, drużyna jest w przebudowie i to będzie bardzo trudny sezon. Mamy wyglądać lepiej niż w poprzednim sezonie i taki jest cel.
ale to trochę potrwa, nie? I dzisiaj rewolucja niczego by dobrego nie zrobiła. Trzon chcieliśmy utrzymać i mam nadzieję, mówię, jeżeli dzisiaj dołączy do nas Mark i dołączy, kontynuował będzie z nami współpracę Jesus, to naprawdę będziemy zadowoleni, bo mamy dzisiaj czerwiec, okno się nie zaczęło, my tak naprawdę zaraz je skończymy, nie? Mhm. A jeśli chodzi o tego Jesusa, to jest niesamowite, że już były informacje takie mocno wiarygodne, że tutaj Lechia, tutaj może zagranica, że generalnie Jesus się zastanawia cały czas, to nad czym on się zastanawiał, że ostatecznie was wybiera? Ja wiem, trzeba podpisać w ogóle, ale jednak tutaj dzisiaj na treningu widziałem jego mega radość, strzela gola, krzyczy bramka, bawi się z innymi zawodnikami, jest feeling z drużyną na pewno. To co spowodowało, że z wami ten feeling przy stole ostatecznie jest? 2 miesiące rozmów. Ja rozumiem Jesusa, bo to 32 lata na karku, rodzina. Być może ostatni duży kontrakt do podpisania i jego rozterki w okresie wakacyjnym są naprawdę zrozumiałe. Mm-hmm. Tak? On musi zabezpieczyć przyszłość i biorąc pod uwagę też przeszłość, no bo też my podkreślaliśmy, że po kontuzji, która jemu się trafiła, też jest podpisanie, jeżeli chodzi o Jagiellonię, rekordowego kontraktu, mm-hmm. dość ryzykowne i to na okres 3 lat, tak? Bo mówimy tutaj o 3-letnim kontrakcie, który myślę i z tego, co słyszałem, jako jedyni zaproponowaliśmy mm-hmm. Jesusowi, więc myślę, że to też był jeden z czynników, który powodował, że jednak do nas wrócił, no ale też myślę, że samo poczucie swojej pozycji w Białymstoku, w Jagiellonii też daje mu fory. Mhm. Pójście do innego klubu, jakkolwiek dobrym piłkarzem by nie był, a jest wybornym piłkarzem w skali ekstraklasy, to tak naprawdę musiałby od zera budować pozycję i to w wieku lat 32. To może się udać, nie musi się udać. Tutaj ma bezapelacyjnie pozycję gwiazdorską i to jeżeli chodzi o szatnię też i warunki kontraktu. Okej, czyli to nie jest tak, że on się zastanawiał, czy nie chce nowego wyzwania, trochę jak Lewy, do którego nawiązywałeś, tylko bardziej chodziło o zabezpieczenie przyszłości, ale w Białymstoku... Znaczy, to jest moja hipoteza, no tak naprawdę rozumiem. Musisz zadać pytanie Jesusowi. To trzeba było zapytać Jesusa, tak? Ale mimo wszystko myślę, że on też docenił to, że my naprawdę od niego walczyliśmy, tak? I zależało na tym, żeby on został. Też tłumaczyliśmy mu, że mamy pewne ograniczenia, tak? Dzisiaj pojawienie się prezesa w klubie spowodowane jest tym, że trzeba tą złotówkę 7 razy, zanim ją wydamy, ale mimo wszystko i tak tutaj klub stanął na wysokości zadania, że znalazł takie środki, które uważamy, że są naprawdę kontraktem gwiazdorskim. A przy tych nowych piłkarzach, których obserwujecie, jak wygląda proces podpisywania ich? No bo Wojtek w Warce też był mocno zaangażowany jednak w sport i w tym sporcie siedzisz, a nie tylko w Excelu. Z kolei no, ty masz ze sobą taką przeszłość i takie rozeznanie, że pewnie chciałbyś wszystko spinać, a trener Stolarczyk no, też jednak był tym dyrektorem i też ma takie rozeznanie, powiedzmy, pozatrenerskie także, więc wasza trójka decyduje? Słuchaj, trener Stolarczyk ma ten luksus, że przyszedł już na gotowe. Także przynajmniej w tym momencie tak to wygląda, że karty zostały rozdane, jako trener ma je dobrze przetasować mhm. i jeszcze raz i rozłożyć po swojemu, ale już, że tak powiem, talia jest znaczona. Stolarczyk bardzo chciał Guala, mam nadzieję, że spełnimy jego życzenie. Okay. Jasna sprawa. Ale za to wszystko, co ma do dyspozycji trener Stolarczyk, odpowiadasz, rozumiem, ty jako dyrektor. Damy razem z prezesem, tak? Oczywiście mamy trochę podzielone role, ale tak naprawdę to nie jest ani mój prywatny klub, żebym ja sobie jednoosobowo podejmował decyzję. Okej. No to ciekawe w takim razie. Oby ten feeling trwał i trwał, a was jeszcze spytam w takim razie o Białystok. Czemu was ten klub przekonał? Mówimy o Jesusie, o trenerze Stolarczyku, a tak poza ofertą czy finansową, czy życiową, to czemu was Jagiellonia przekonuje do dalszej pracy w piłce właśnie w Jagiellonii? No kolej rzeczy była taka, że pierwszy ja trafiłem, później Łukasz. No zaczęło się od telefonu od przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojtka Strzałkowskiego. Jednego spotkania, drugiego, takiego niezobowiązującego i tak od słowa do słowa. Od lutego zacząłem. Sprawdziłem, czego brakuje, co potrzeba, co trzeba pozmieniać i długo się uczyłem klubu, nadal się go uczę, bo tutaj wiele rzeczy. Po Arce Gdynia prawie 2 lata, tak powiem, z boku. Trochę przyglądałem się temu, jak to wygląda. Byłem zaangażowany, że tak powiem, ze strony Rady Nadzorczej w Arkę i nawet jakieś małe udziały miałem, ale
Ale takiej adrenaliny i takiego aktywnego współdziałania w sporcie, takiego zaangażowania naprawdę tu i teraz i tego skrętu kiszek, bo to szybko, miałem 2 lata spokoju, a teraz już flaki ściśnięte. No ale to jest taki, nawet można powiedzieć, afrodyzjak pewnego rodzaju. A w przypadku Łukasza z kolei? No bo była ta Wisła Płock, która była dużą częścią, myślę, zawodowego życia. No i też był taki spokojniejszy okres, mam wrażenie, bo po Instagramie twoim było widać, że dużo czasu dla rodziny, dużo czasu też na oglądanie piłki, bycie w tym środowisku, ale czemu właśnie Jagiellonia jako kolejny przystanek? Przez pewien okres było tak, że ja osobiście nie miałem gdzieś poczucia powrotu i musiałem od tego wszystkiego odpocząć. Później jak już poczułem, że brakuje mi tej odpowiedzialności, tej adrenaliny za wynik, tego co się dzieje w klubie, no to nie było gdzieś tam takich propozycji, które by mnie interesowały, bo mnie przekonały do pewnego projektu. W pewnym momencie pojawiła się Jagiellonia, telefon od prezesa, od Wojtka i mieliśmy okazję kilka razy porozmawiać. I dzisiaj po pierwsze absolutnie nie żałuję tej decyzji. Uważam, że to co miałem z tyłu głowy, zanim podjąłem decyzję, że Jagiellonia jest ogromnym potencjałem i klubem, z którym naprawdę można coś zrobić, to się potwierdza. Tak? Oczywiście sytuację organizacyjną, finansową, sportową znałem i wiedziałem na co się pisze i absolutnie nie narzekam, bo uważam, że to będzie jeszcze bardziej smakowało, jeśli nam uda się to wyprowadzić, to co rozmawialiśmy przed podjęciem pracy, więc tak, no Jagiellonia to uważam, że to nie jest zwykły klub i mówię, moja chęć powrotu do klubu była też dosyć wysoka, a jak do tego jak doszła, że to jest Jagiellonia, to absolutnie nie miałem żadnych wątpliwości. Na pewno to nie decydowało ani względy finansowe, ani jakieś inne, tylko po prostu fajny projekt, fajni ludzie i gdzieś mówię, jakieś w niedalekiej przyszłości fajne cele do zrealizowania. Dużo świeżości, jak tak was słyszę, ale jeśli chodzi o Guala, to muszę dopytać, bo wasi kibice by nie dali spokoju. Jaki to jest piłkarz, bo trochę go poznaliśmy, ale też nie znamy takiej pełnej gamy jego umiejętności jeszcze. Pytasz z punktu widzenia sportowego, tak? Guala jest... To nie jest typowa dziewiątka, tak? To jest napastnik, ale taki, jak ja to powtarzam, 9 łamane na 10, podobnie troszkę jak Jesus. I pierwszy cel był taki, że chcieliśmy strzelanie bramek rozłożyć na kilka pozycji. Nie chcieliśmy, żeby ten napastnik dziewiątka był typowym takim lisem pola karnego, czekający na podania kolegów i cały zespół na niego pracuje. Chcieliśmy, żeby to piłkarz był taki, który będzie również dla zespołu pracował i stąd też między innymi trener Stolarczyk, który gdzieś podobnie chce grać, żeby ta wymienność pozycji w fazie ofensywnej była. I dlatego na tym bardzo mi zależało, żeby ten napastnik taki był, tak? Że jeżeli dzisiaj Jesus pójdzie na dziewiątkę, to Gual sobie poradzi na dziesiątce. Jeżeli Gual będzie grał na dziewiątce, to Jesus sobie poradzi na dziesiątce. I Gual takim piłkarzem jest, tak? Troszkę egoistyczny oczywiście, ale napastnik musi być egoistyczny, ma bardzo dobre rozumienie gry i dzisiaj oczywiście ta ofensywna strona naszej drużyny myślę, że będzie taka, nie powiem, że hiszpańska, bo Kamara, Gual, ale będzie taka mega kreatywna, tak? I chcielibyśmy, żeby to po prostu... Hiszpańska przy okazji, tak? Więc Gual jest na pewno piłkarzem bardzo kreatywnym, bardzo, bardzo dobrym z uderzeniem czy z lewej, czy z prawej nogi, tak? Ale to nie jest typowa dziewiątka. Przepraszam. Ale fajnie meczem też żyje, tak? No to tak. Też pamiętam od samego początku. Mówię, nawet, jak powiem, ciałem mocno na tym boisku, ekspresja duża. I dobrze, bo to też dla kibiców, ale też dla innych zawodników, tak gdzieś tam, tak głowa w dół, to on jednak gdzieś tam tym ruchem i mową ciała buduje. No to jest zawsze fajny bodziec, a jeszcze zapytam w takim razie o Nenę, czy to jest Taras Romańczuk 2.0, czy jednak trochę inny piłkarz? Bardzo podobny, z takim dobrym balansem pomiędzy defensywą a ofensywą. Profil naprawdę bardzo podobny, bo też lewonożny, podobnego wzrostu. I jakbyście mieli stawiać, to mogą grać obaj obok siebie, czy raczej jeden z nich? Nie, to chcieliśmy, żeby grali razem, tak? Oczywiście dyspozycja dnia będzie decydowała o tym i trener, ale
jeden i drugi uważam, że idealnie będą się uzupełniać. Cel na ten sezon, ale taki nieoczywisty. Nie mówię o miejscu w tabeli, puchary, utrzymanie. Tylko jaki jest wasz cel, z którego będziecie zadowoleni, jak się skończy sezon i to spełnicie? No wiesz, no jednak trudno uciekać od tabeli, jeżeli chciałoby się mówić o celu sportowym, tak? Mhm. No dla mnie... na przykład pozostawienie trenera do końca sezonu też jest celem. No nie, no to wiesz, to takich celów można tam sobie mnożyć, ale jednak chciałbym popatrzeć w tabelę i widzieć nas na wyższym miejscu niż byliśmy w tym sezonie i nie tylko i wyłącznie o jedno oczko, ale o kilka oczek. No i mieć radość i przynajmniej poczucie spełnionego dobrze obowiązku i pracy, i współpracy, i radochy z współpracy właśnie z trenerem, z zawodnikami. No, chciałbym ten taki team spirit, żeby on nie tylko był w szatni, bo on jest niezbędny do tego, żeby drużyna punktowała lepiej, ale żeby on też tak emanował na zewnątrz i to nie tylko właściwie ludzi z klubu, ale przede wszystkim, żeby tą społeczność Białegostoku i szerzej no, całego Podlasia, bo to jest właściwie no, nie ma lepszego ambasadora Białegostoku i całego regionu niż Jagiellonia. No i wydaje mi się, że to powinno budować też taką jedność, która może, ale nie musi mieć odzwierciedlenie we frekwencji, ale przynajmniej takiego poczucia. To i tak jest ciekawe, że w Białymstoku rzeczywiście jest tyle miejsc, do których wchodzę i wisi koszulka, szalik i tak dalej. Tego nie spotkałem w żadnym mieście. Ja tylko dodam, że chcielibyśmy, żeby o nas też mówili, że Jagiellonia bardzo dobrze pracuje z młodzieżą, tak, że promuje młodzież, dobrze z nimi pracuje, że drzwi do pierwszej drużyny są otwarte i chciałbym, żebyśmy szli dalej w tym kierunku, żeby kontynuować tą pracę i promocję tych młodych piłkarzy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to wszystko musi być powiązane z dobrym wynikiem sportowym, bo za to finalnie nas będą rozliczać, ale chciałbym, żebyśmy umieli to wypośrodkować. Naprawdę obiecująco, Wojciech Pertkiewicz. Tak, dziękuję. Również dziękuję. Lecimy, bo dobry sparing się teraz szykuje.